Witam, wiecie kim ja jestem, wiecie co to jest? Szybki początek, bo akurat mam to nagrane w taki dziwny sposób. Teraz jestem na tej misji, wiecie, gdzie mamy na tej misji treningowej, gdzie są te trzy armatki. Pokonałem właśnie je na trzecim poziomie. Właśnie to jest czwarty, tak? Nazywa się to czwarty poziom, nie wiem czemu. I tak wygląda, jak pokonamy je wszystkie trzy. A więc najpierw skrzynia, potem totem. Przy totemie musimy, wiadomo, zagrać to, co jest narysowane na nim. Kilkukrotnie, cztery razy chyba się gra. Teraz jest drugi raz. Teraz będzie trzeci raz, trzy. Tak, cztery razy trzeba zagrać. I nam wypluje jakieś przedmiociki. Wypluło nam kosteczkę. Dobra. Co jest za totemem? Zaraz zobaczymy, co jest za nim jeszcze. I tu mamy mój tak zwany nagrobek. I w nagrobku co będzie? Mamy... no, come on. Jest czapeczka. Nie, nie jest czapeczka, sorry. Jest miecz. Ja ogólnie myślałem, że ten miecz będzie dla dekaponów. Okazało się, że jest to miecz dla tateponów. Bardzo mocny dodatkowo, powiem wam. Tylko jest bardzo powolny. To się nazywa maczeta rzeźnika. Butcher's machete. Machete, nieważne, whatever. A nie, sorry, nawet to nie jest maczeta, to jest wielki miecz rzeźnik. Great sword, the butcher. I tak, tak więc on jest bardzo powolny, ale to o nim powiem, jak już kiedyś będzie okazja. Tak więc teraz zaczynamy odcinek normalnie już. Tak więc pam para pam pam pam. Witam, ja jestem Jay Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Patapon 2. Jak leci? Co u was? Tak, zaczniemy tą misję. A właściwie to... nie zaczniemy tej misji, bo ja muszę ogarnąć jeszcze jedną rzecz. Chciałem wam pokazać, że zrobię teraz na poziomie 10 Jaripona. Żebyście widzieli, że go robię, tworzę, jest stworzony. Fajnie. I muszę zrobić cięcie, bo w tym nagraniu i tak jeszcze go nie pokonałem. Nie pokonałem tej misji dopiero chyba w następnym, tak więc muszę zrobić teraz szybki editing, tak więc ciach. Dobra, tam było w połowie drogi przejście takie fajne, zrobiłem jeszcze, nie? I jest taki wniosek, że trzeba stworzyć sobie dekapon. Nie trzeba, ale z dekaponem jest łatwiej przejść tą misję naprawdę, ponieważ Kuwagatam on ma naprawdę ogromną moc. On potrafi zaatakować za podobno, w zależności od Patapona, potrafi nawet przyłożyć za 750 obrażeń. Tak więc to jest po prostu niszczarka do Pateponów dosłownie. Teraz moja taka szybka rozkmina, jakiego co stworzyć, bo nie byłem jeszcze pewny, ale w końcu uznałem, że nie będę tworzył tego, ponieważ on nie może i tak czapeczek nosić. Tak więc zgadnijcie, co wybrałem. Najgłupszą z możliwych opcji. Tak? Nie, to nie jest jeszcze aż tak głupia. Ta jest mniej głupia niż to, co ja wybrałem. Znaczy nie tyle głupia, co najzabawniejszą ja wybrałem. No, tak. Zrobiłem hardkorowego króliczka. Po prostu króliczek wymiatator. Drabinator. I'm the Rabinator. Rabbitnator. Tak, i właśnie z tym króliczkiem ruszymy na Ground Zero. Próbowałem już naprawdę z różnymi ustawieniami, próbowałem być tam megaponem, kibaponem, tylko tatepony nie brałem, jak mówiłem już, bo nie chcę. Jeżeli macie problemy, to weźcie sobie tatepona, jeżeli nie macie takiej zasady jak ja, tak nie ma problemu z tym przecież oczywiście żadnego. Tu mam te przedmioty, które znalazłem, tam wiecie, gdzieś tam po misjach pozdobywałem je. Nic specjalnego, porobiłem tam chyba bramę baban ze dwa razy, bo jest łatwa, takie wiecie tam, byle pozdobywać itemy. I zostaje przy tej masce, bo dekapony są powolne i ta maska się naprawdę mu przydaje.
No i reszta składu zostaje taka sama. I tyle. Ten gościu z tym takim, z tym mieczem rzeźnika ma na sobie przyspieszający hełm i przyspieszającą tarczę, żeby załagodzić efekt, bo tamten miecz jest bardzo, bardzo powolny. Normalnie wtedy ma prędkość ataku chyba 3 sekundy. Tak więc, no, trzeba przyspieszyć go. I jeżeli macie czujne oko, to zauważyliście, że tam było szybkie cięcie, ponieważ i tak nie pokonałem go za pierwszym razem. A niech wypotopony! Pokażę wam drogę do piekła! Chyba znowu się zmienił głos. Dobra, teraz wam powiem, jak go pokonać. Nie będę tłumaczył, co oni gadają, bo to nie jest nic ważnego. Dobra, muszę jakoś to ogarnąć, jak to mam wytłumaczyć w miarę. Widzicie, on na początku krzyczy takie kia, ja jestem Kuwagatamon, taki dłuższy tekst. Wtedy on naciera i uderza naprawdę z ogromną mocą, z taką mocą, że cały oddział Tateponów potrafił mi rozwalić jednym atakiem. Tak więc jest to spora siła. Dlatego polecam tak. Dlatego mamy tego bohatera, żeby on przyjął na siebie te ataki, widzicie? Możemy wykonać, przyłożył nam raz i potem nas goni znowu. On robi właśnie tak, szarżuje, przyłoży mocno i potem dwa razy znowu, tylko są już trochę słabsze ataki, ale i tak są mocne. Tak więc najpierw jest nasz bohater z przodu, potem możemy uciekać, bohater będzie i tak z przodu i potem uciekamy przed Kuwagatamonem. I atakujemy go 3 razy. Widzicie? Możemy uciec bez problemu przed jego atakami. I teraz 3 razy możemy go mniej więcej zaatakować. I ja potem przeważnie już uciekam, ponieważ tak na wszelki wypadek. Widzicie? I let's go, prepare yourselves. I on właśnie teraz atakuje. Tak więc czasem udaje się go jakby zachwiać jego równowagę i wtedy w ogóle nie użyje tego ataku i możecie, wiecie, zaoszczędzić trochę życia wtedy. Jeżeli trochę go już uszkodzicie, to przylatuje gwiazda, wzywa tego gigantycznego grzyba, o którym właśnie mówiła Meden jakiś czas temu. Z niego rodzą się cały czas Akuma Pony. On rzuca kamieniami i dodatkowo jeszcze potrafi nas uśpić czasami. Tak więc jest to w miarę ciężka misja, ale jeżeli będziecie grali bezpiecznie, wiem, że ja gram aż za bardzo czasami bezpiecznie, że uciekam wtedy nawet kiedy on mnie atakuje, ale po prostu nie chcę zrobić takiego błędu, bo kiedyś uciekłem, wróciłem, on przyłożył mi, pół armii padło i no i tyle było zabawy, no. Oczywiście możecie trochę, wiecie, przypakować swoją armię i pokonać go bez problemu. Widzicie, można uciec przed jego atakami i nie ma specjalnego tam au. No właśnie, przyłożył mi i nie skończył się to pięknie. Ale na szczęście dzięki temu, że cały czas wylatują Akuma Pony, to często wylatują też z nich buteleczki z Mountain Dew i można się uleczyć. I teraz waszym celem jest atakowanie tego grzyba. Jedyny problem z tą strategią, którą mam teraz, to jest to, że Dekapon atakuje zbyt nisko, żeby uszkodzić grzyba, ponieważ jakby miejsce, w którym można go uszkodzić, to jest tylko jego taki kapelusz, ta główna część jakby. I nie można go w nogę czy w rękę, tak więc Dekapon tam stoi, tylko się kręci i nic nie może zrobić za bardzo. On się przydaje na przykład do tego, jak wypadną przedmioty, żeby zbierać buteleczki i tak dalej, to wtedy będziemy się leczyć cały czas. Po jakimś czasie, ale też nie teraz. Tak więc teraz przed nami jest właśnie taki nudniejszy moment tej strategii, kiedy to po prostu musimy stać i czekać, aż tylne oddziały zajmą się właśnie tym grzybem, bo musi on stracić mniej więcej, ja wiem, większość swojego życia, dopiero wtedy ruszy się więcej ta misja. No jest to dla mnie przynajmniej jedna z trudniejszych, muszę przyznać. Miałem spore problemy z tym, nie wiem czemu, jakoś po prostu tak wyszło. Niektórzy pisali mi, że to jest świetny sposób, żeby zdobyć przedmioty ta misja, ale no nie dla mnie niestety. Może jak macie silniejszą armię, to tak. Bo fakt, cały czas te Akuma Pony wylatują tam z niego
i przedmioty wyrzucają, ale one gdzieś tam z tyłu zawsze giną i nie ma jak do tego dojść nawet, tak więc kiepski patent na przedmioty. Czasem zdarza się na przykład, że Dekapon zabije Akumapona od razu jak wylatuje z tego grzyba, tak jak teraz na przykład, i wypadnie na przykład buteleczka blisko mnie i właśnie wtedy można się podleczyć, tak jak teraz to się zdarzyło, widzicie, znowu mam całe życie. Taka ciekawa to jest w miarę strategia, może nie jest najpiękniejsza, ale naprawdę walczyłem już, tą misję próbuję przejść, ja wiem, z 6-7 raz. Także to jest już trochę. Dodatkowo, że nie mam jakiejś specjalnie słabej armii, tak więc no jest trudno. Atak tego Kuwa Gatamona jest tak olbrzymi, że trzeba naprawdę uważać na niego, bo to jest tragedia. Jeżeli i tak macie problemy, to możecie na przykład zamiast maski przyspieszającej zdobyć maskę, która zwiększa życie. I tą maskę, która zwiększa życie, zdobywa się chyba walcząc z tym Mokchichi w Paragecie. Tak więc on na najwyższym poziomie daje 250 życia, z tego co pamiętam. Tak więc to też zwiększy sporo wasze szanse na przeżycie. I tak, lada moment powinno się coś ruszyć. Dajcie im jeszcze chwilkę, niech sobie powalczą. O, dokładnie. Kiedy grzybek zaczyna już trochę podupadać na siłach, to znowu do akcji wkracza Kuwa Gatamon i znowu będzie walczyć, także uważajcie też na jego, wiecie, sygnały. Znowu kilka ataków i trzymajcie się na dystans, wiecie. Bo szkoda jest w tym momencie zginąć. Ja na przykład miałem tak za drugim razem, że zginąłem właśnie mniej więcej w tym momencie, tak jak teraz jest. Podbiegł i przyłożył po prostu Hataponowi, wiecie, temu gostkowi ze sztandarem i no i padło wszystko, poszło się, poszło w krzaki i nie ma, jak to się mówi. Mnie tylko zaskakuje, czym jest ten grzyb, bo on się nigdy więcej nie pojawia, także... Jakaś śmieszna maszyna, którą przyprowadzili znowu. No, wiecie. I on cały czas rzuca tymi kamieniami, tu są krzaczki, które cały czas was pieką, tam podpiekają patapony. Naprawdę wszystko jest przeciwko wam w tej misji. Musicie jakoś zapobiegać temu, żeby nie ponieść klęski. Bo bardzo łatwo jest o to na tej misji, naprawdę to jest wręcz tak stworzone, żeby chyba, nie wiem, zniechęcić ludzi czasami. Nie mam pojęcia, o co im chodziło z tą misją. Przegieli, sam Kuwa Gatamon jest ciężki, a tu jeszcze rzucają jakieś tam machiny produkujące akumapony. Boże, żeby dali chociaż trochę słabszy ten młotek. Dodatkowo tak, za akumapona zawsze wypadnie. To jest Heaven Hammer. Jest, wiesz, gdzie są przedmioty, wiecie, święte, są przedmioty niebiańskie i są przedmioty jakby diabelskie, coś takiego. Tak więc to jest jeden z nich. Jeżeli już macie Heaven Club, to dostaniecie Heaven Shoulder. Wiecie, na ramienniki. Można ją zdobyć w jakiś tam inny sposób, nie wiem dokładnie w jaki. Pewnie od bossów wypada z któregoś z nich. Tak więc tak wam tylko mówię na wszelki wypadek, gdybyście chcieli wiedzieć takie info bonusowe dla was. Wielki JJ, myślę, że natknęliśmy się na gniazdo demonów. Bądź uważny, bądź ostrożny. Dobra, to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. I do zobaczenia. Jeszcze się napiłem Mountain Dew, bo już nie mogłem mówić, naprawdę. Nagadałem się dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia.